Przed nami numer 30 tygodnika Piłka Nożna i od razu zaczynamy od tematu okładkowego. A więc Neymar, przez jednych kochany, przez innych nienawidzony, na pewno wzbudzający emocje. Piłkarz znakomity, ale człowiek, mówiąc delikatnie, niesforny. Piszemy szeroko o nim samym, jego życiu, chęci ucieczki z Paryża, ale także, a może przede wszystkim, o szeroko zakrojonych, wręcz strukturalnych zmianach w polityce PSG, których, jak się okazuje, nie można analizować w oderwaniu od całej sytuacji gospodarczo-społecznej Kataru. Polecam wywiady z Arvydasem Novikovasem, nowym piłkarzem Legii Warszawa, ze słynnym Borą Milutinowiciem, który zresztą otwiera to wydanie Piłki Nożnej, a także z Andrijem Łuninem, bramkarzem było nie było Realu Madryt i złotym medalistą Mistrzostw Świata do lat 20. Dwa ciekawe teksty z polskiego podwórka. Po pierwsze, co słychać u Dawida Jarki? Niegdyś świetnie zapowiadający się napastnik Górnika Zabrze, a dziś gracz Gwarka Tarnowskie Góry, na co dzień zaś do godziny 15 kierowca w miejskich wodociągach. Lektura pouczająca. Z innej bajki, ale ciekawe przypadki opisuje Mateusz Sokołowski, mianowicie kiedy awans staje się problemem. Okazuje się, że to wcale nie jest rzadki przypadek w polskim futbolu, kiedy klub na boisku wywalcza awans z czwartej do trzeciej ligi, po czym rezygnuje z promocji. No, za wszystkim, jak zawsze, stoją pieniądze, właściwie ich brak. Analizujemy również, jak kluby ekstraklasy przygotowały się na nowy przepis obowiązkowym młodzieżowców. Natomiast sekwencję zagraniczną otwiera tekst Leszka Arłowskiego o Sergio Ramosie. Ten sam autor przybliża sylwetkę szerzej nieznanego trenera, który został, uwaga, selekcjonerem reprezentacji Hiszpanii. A zatem kim w rzeczywistości jest Robert Moreno? Tradycyjnie też piłka wyspiarska od Michała Zachodniego, Ameryka Południowa okiem Bartka Rabija, ale też próba rozprawienia się z kilkoma piłkarskimi mitami podjęta przez Grzegorza Garbacika. No i w końcu drużyna na życzenie, czyli Werder 1988. Przyznaję, trochę z bólem serca zdecydowałem się na prezentację drużyny od Tore Hagela, ponieważ będąc bardzo małym chłopcem i mocno interesując się Bundesligą, raczej ściskałem kciuki za Bayern, a właśnie Bayern 88 z Mateosem, Bremer, Fafem, małym Rummenigge. To była fajna, choć właśnie przegrana ekipa, której pogromcą okazał się niespodziewanie właśnie Werder Bremen.